Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałabym Wam przypomnieć, że zdjęcia do każdej sprawy znajdziecie na moim Instagramie, gdzie nazywam się Kryminalna Skandynawia. W dzisiejszym odcinku większość imion jest sfingowanych i zapożyczonych z książki Jonasa Trolle Captain Klenning oraz dokumentu radiowego Pietrie o tym samym tytule. Spis wszystkich źródeł znajdziecie w opisie odcinka na YouTubie. Dziś opowiem Wam o jednym z największych skandali w historii Szwecji. Nie zdradzając więcej, życzę Wam dobrego odsłuchu. Jest 31 stycznia 2007 roku, godzina 2:59. Na numer alarmowy dzwoni dziewczyna i prosi o jak najszybsze wysłanie pomocy na ulicę Kyrkvägen w Täby. Opowiada, że była w kontakcie ze swoją przyjaciółką Nurą, która została zgwałcona i potrzebuje pomocy. Po uzyskaniu numeru telefonu operator kilkakrotnie próbuje połączyć się z poszkodowaną. Początkowo ma on trudności w zrozumieniu dziewczyny, która podczas rozmowy kilkakrotnie wymiotuje. Rozmowa przeciąga się w czasie, a operator nadal nie wie, co się wydarzyło. Panika w głosie Nury sprawia jednak, że przyjmujący zgłoszenie wysyła patrol policji i stara się mimo trudności utrzymać z nią kontakt. Po kilku minutach Nura uspokaja się i mówi, że została odurzona narkotykami i potrzebuje pomocy. Jest przekonana, że ktoś podał jej jakieś środki. Nie wie, co się z nią dzieje. Po potwierdzeniu adresu operator informuje, że policja jest już w drodze. Dziewczyna prosi, by wysłał choć jedną policjantkę. W czasie oczekiwania na radiowóz stara się uśmierzyć ból między nogami zebranym z ziemi śniegiem. Patrol początkowo nie może odnaleźć poszkodowanej. Po kilku minutach rozmowy z operatorem dostrzegają wyziębioną nastolatkę stojącą przy kościele. Mimo mroźnej pogody dziewczyna nie ma na sobie kurtki. W radiowozie policjanci starają się ustalić, co się stało. Nura jest w szoku i nie czuje się najlepiej. Opowiedziała, że obecnie przebywa w zamkniętym ośrodku terapeutycznym, gdzie została umieszczona przez pomoc społeczną. Funkcjonariusze decydują się odwieźć dziewczynę do placówki, która znajduje się zaledwie kilka ulic dalej. Nura nie wykazuje chęci, by opowiedzieć, co się stało. Policjanci rozumieją, że przesłuchanie musi poprowadzić kobieta. Pytają Nurę o jej kurtkę. Dziewczyna niechętnie przyznaje, że ukryła ją za kontenerem. Patrol udaje się we wskazane miejsce, gdzie oprócz kurtki leży butelka wina, ręcznik i czapka, w którą zawinięte są pieniądze. Wszystkie te przedmioty zostają zabezpieczone. Pół godziny później policjantka Yvonne przesłuchuje 17-letnią Nurę. Dziewczyna wyznaje, że została brutalnie zgwałcona. Opowiada dalej, że sprawcą jest 50-letni mężczyzna, z którym od pewnego czasu utrzymywała kontakt. Pierwszy raz widzieli się 10 dni wcześniej. Wtedy odebrał ją ze stacji benzynowej w Täby i zawiózł na pobliski parking.
jest przekonana, że potrafiłaby wskazać dokładnie, gdzie to było. Policjantka pyta, czy tamtym razem również dopuścił się gwałtu. Nura przytakuje. Yvonne prosi dziewczynę, by opisała, co się wydarzyło poprzedniej nocy między 30 a 31 stycznia. Nura opowiada, że było to ich drugie spotkanie. Mężczyzna odebrał ją w tym samym miejscu i zawiózł do pobliskiego hotelu. W pokoju była ponad 1,5 godziny. Większość czasu była przywiązana do łóżka i wykorzystywana przez mężczyznę. Wiązania były ze skóry. Wydaje jej się, że były przygotowane, zanim weszła do pokoju. Gdy próbowała krzyczeć, zakrywał jej usta. W pewnym momencie usiadł na jej twarzy całym ciężarem swojego ciała. Była przekonana, że ją dusi. Policjantka decyduje się zawieźć dziewczynę do szpitala na oddział dla zgwałconych kobiet. Podczas jazdy Nura podała numer rejestracyjny pojazdu, którym przyjechał 50-latek i nazwę hotelu, w którym doszło do gwałtu. Wspomniała również, że z pokoju hotelowego zabrała butelkę po winie i ręcznik, którym wytarł się podejrzany. W szpitalu Nura poproszona została o przebranie się i umieszczenie swoich ubrań w papierowych torbach. Bardzo możliwe, że na odzieży znajdują się ważne dla śledztwa ślady. W czasie, gdy Nura otrzymuje pomoc medyczną, policjanci z pierwszego patrolu rozmawiają z personelem ośrodka, w którym mieszka dziewczyna. Według nich Nura ma tendencję do wymyślania różnych historii. Zdarzało się, że kłamała, co sprawia, że nie mają do niej zaufania. Dziewczyna przebywała w różnych ośrodkach i była pod opieką psychiatryczną. Po rozmowie z pracownikami ośrodka, policjanci udają się do hotelu, w którym doszło do gwałtu. W recepcji dowiadują się, że pokój został wynajęty przez mężczyznę, który przedstawił się jako Peter Engdahl. Mężczyzna był wysoki, o normalnej budowie ciała, miał jasne, siwe wręcz włosy, w ręku trzymał aktówkę. Wyglądał na biznesmena. Był to jedyny gość hotelowy, który nie był członkiem odbywającej się tam konferencji. Rezerwując swój pokój, wspomniał, że jest właścicielem firmy i poszukuje dobrego hotelu, w którym mógłby zorganizować szkolenie. Dzięki temu otrzymał cenę promocyjną. Banknot, którym zapłacił, nadal był w kasie. Zabrano go, by pobrać ewentualne odciski palców. Policjanci decydują o przeszukaniu pokoju numer 30. Decyzję o husransokan, czyli przeszukaniu, zazwyczaj podejmuje prokurator lub sąd. Może to również zrobić policjant prowadzący sprawę, jeśli istnieje ryzyko, że opóźnienie może wpłynąć negatywnie na jej rozwiązanie. Tak właśnie było w tym przypadku. Pokój został ostrożnie sprawdzony i zabezpieczony. Na miejsce wezwano techników kryminalnych, którzy rozpoczęli pracę o godzinie 11:30. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 17:00 przeprowadzono telefoniczne przesłuchanie z mężczyzną, który poprzednią noc spędził w tym samym hotelu. Mężczyzna przyznaje, że słyszał jęki dobiegające z pokoju numer 30. Z początku myślał, że ktoś ogląda film pornograficzny. Słyszał zarówno kobietę, jak i mężczyznę, ale i również skrzypiące łóżko. Dźwięki dochodzące z pokoju naprzeciwko były tak głośne, że zastanawiał się, czy nie zwrócić gościom uwagi. Podszedł do drzwi i nasłuchiwał. Stał tam około 2-3 minut i wrócił do siebie. Sprawdził nawet wszystkie kanały, ale w telewizji hotelowej nie znalazł żadnego filmu, z którego mogły dobiegać owe dźwięki. Chwilę później zasnął. Jest 1 lutego 2007 roku. Śledczy otrzymali raport z obdukcji lekarskiej.
Wynika z niego, że Nura ma liczne obrażenia pochwy oraz odbytu. Krwawienie może występować jeszcze do kilku dni. Lekarze zabezpieczyli również nasienie sprawcy. Ilość jest wystarczająca, by móc dokonać porównania z DNA ewentualnego podejrzanego. Przez kolejne dni Nura zostaje przesłuchana kilkakrotnie. Opowiada, że w ośrodku, w którym obecnie przebywa, poznała dziewczynę, która zapoznała ją z prostytucją. Za pomocą usługi telefonicznej Telefiket dziewczyny szukały potencjalnych klientów. Telefiket to randkowa linia telefoniczna. Dziewczyny dzwoniły tam za darmo. Nagrywały krótką wiadomość o sobie i czekały na kontakt. Mężczyźni płacili za każdą minutę rozmowy. Prostytucja była oczywiście zakazana, ale używający tej linii randkowej wiedzieli, jakich słów używać, by ominąć zakazy. Wróćmy do sprawy. Nura od mniej więcej miesiąca spotykała się z mężczyznami. Pieter był jednym z nich. Początkowo mieli kontakt telefoniczny. Wymieniali się SMS-ami i czasem dzwonił. Był miły, uprzejmy i przekonywał ją do spotkania. Przyjechał po nią na pobliską stację benzynową Statoil. W samochodzie zdała sobie sprawę, że jest dużo starszy niż jej się wydawało. Po kilku minutach Pieter zaparkował w ustronnym miejscu i dał jej butelkę wina. Gdy zauważył, że Nura nie wypiła zbyt wiele, przytrzymał butelkę przy jej ustach. Pieter był agresywny i siłą wymuszał działania. Gwałtownie złapał ją za głowę i przycisnął do swojego członka. Nura kilkakrotnie miała odruch wymiotny. Później rozłożył siedzenie pasażera, gdzie niemal rzucił się na leżącą Nurę. Podczas stosunku używał wiele obrażających i poniżających słów. Dziewczyna nie miała szans się wyswobodzić. Pieter zapłacił jej 3000 koron i odwiózł na stację benzynową. Podkreślił, że dobrze wie, gdzie mieszka i ma nadzieję, że nie będzie musiał wykorzystać tej informacji. Po spotkaniu Nura postanowiła, że już nigdy się z nim nie zobaczy. Pieter odezwał się do niej ponownie zaledwie kilka dni później. Przekonywał ją, że tym razem będzie inaczej, spokojniej. Tym razem będą w trójkę. Zaprosił bowiem 29-latkę do trójkąta. Opowiadał o niej dużo, że spotykają się od 3 lat. Obiecał, że Nura dostanie więcej pieniędzy niż ostatnio. Dziewczyna nie chciała się zgodzić, jednak Pieter użył jeszcze jednego argumentu. Powiedział, że dzięki swoim kontaktom jest w stanie pomóc jej wrócić do domu. Nura została przymusowo umieszczona w ośrodku za pomocą ustawy LVU. LVU, Lagmie Särskilda Bestämmelser om Vård av Unga, to ustawa o przymusowej opiece państwa nad dzieckiem w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwoju lub gdy niepełnoletni zachowują się destruktywnie, narażając własne zdrowie. Pieter przekonywał, że jeśli Nura zgodzi się na kolejne spotkanie, pomoże jej wrócić do matki. Dziewczyna w końcu się zgodziła. Gdy przyjechał po nią srebrnym Mercedesem, powiedział, że 29-latka musiała odwołać spotkanie. Nura chciała się wycofać, ale Pieter przekonywał, by tego nie robiła. Zapłacił już za pokój w hotelu i nie odzyska pieniędzy. Tłumaczył, że nie ma się czego obawiać. Nura wsiadła do samochodu, a on podał jej otwartą butelkę wina. Ponownie pomagał jej upić jak najwięcej. W hotelu poczuła, że traci czucie w nogach. Czuła się odurzona, mimo że nie wypiła dużo wina. Uświadomiła sobie, że Pieter musiał wrzucić coś do butelki, co sprawiło, że czuła się okropnie. Żadna z obietnic mężczyzny nie została spełniona. Nura opowiedziała ze szczegółami, czego dopuścił się Pieter.
Prowadzący sprawę ocenili, że był to brutalny gwałt o sadystycznym podłożu, za który mężczyzna musi ponieść karę. Kilka dni później śledczy otrzymali raport od techników kryminalnych. W pokoju hotelowym nie udało się zabezpieczyć żadnych odcisków palców. Karta hotelowa nie zawierała ani jednego odcisku, podobnie jak banknot, którym zapłacił Pieter. DNA, które zabezpieczono podczas obdukcji lekarskiej, porównano z DNA, które znajdują się w policyjnej bazie danych. Sprawca nie był jednak wcześniej karany. Sprawdzono również numer rejestracyjny pojazdu, jaki podała Nura. Bez powodzenia. Śledztwo utknęło w miejscu, a Nura trafiła pod opiekę psychiatry. Czy uda się znaleźć brutalnego gwałciciela? Jest 28 lipca 2009 roku. Prydeng to dzielnica położona w południowo-zachodniej części Sztokholmu. Charakterystyczne bloki z tak zwanego programu Miliona otaczają okolicę. Milion Programet to rządowy projekt budowy miliona mieszkań w ciągu 10 lat. Projekt rozpoczął się w latach 60. Od roku 1950 Szwecja zmagała się z ogromnym problemem mieszkaniowym. Projekt miał na celu zwiększenie ilości, ale i również podniesienie standardów bytowego w Szwecji. Według planu co rok powstawało 100 tysięcy nowych mieszkań. Dziś osiedla te poddawane są krytyce. Wybór betonu jako widocznego materiału budowlanego, monotonna architektura, wielkie budynki i mało oryginalne tereny wokół mieszkań są wymieniane jako typowe cechy, które sprawiły, że te obszary stały się nieatrakcyjne. Ale wróćmy do sprawy. O godzinie 18.30 policja zostaje wezwana na ulicę Vitaliliansweg w Bredeng. Z rozmów, jakie napływały na numer alarmowy, wynika, że starszy mężczyzna wypadł z balkonu. Operator decyduje się wysłać również helikopter ratunkowy. Kilka minut później na miejscu pojawia się pierwszy patrol. Widok jest przerażający. Nie ma wątpliwości, że mężczyzna nie żyje. Personel medyczny po stwierdzeniu zgonu pomaga w uspokojeniu świadków zdarzenia. Na miejsce wezwano techników kryminalnych. Ustalenie mieszkania, w którym znajdował się mężczyzna tuż przed śmiercią, nie jest trudne. Wielu świadków potrafiło wskazać balkon, z którego wypadł. Funkcjonariusze udają się na czwarte piętro, gdzie mieszka 29-letnia Corin. Oprócz kobiety w mieszkaniu znajduje się jej matka oraz 39-letni partner Corin. Po wstępnym przesłuchaniu zdecydowano się zatrzymać całą trójkę do wyjaśnienia sprawy. W mieszkaniu bowiem są wyraźne ślady krwi. Grupa policjantów niemal natychmiast została oddelegowana, by przeprowadzić dorknacking, czyli pukanie do drzwi okolicznych mieszkańców. Odnalezienie świadków zdarzenia staje się dla nich priorytetem. Podejrzenie, że mężczyzna został wypchnięty z balkonu, pojawia się już na początku śledztwa. Obecność trzech osób w mieszkaniu, w którym tuż przed upadkiem przebywał starszy mężczyzna, oraz ślady krwi widziane w jednym z pokoi sprawiają, że śledczy od początku podejrzewają morderstwo. Ciało zostaje przewiezione do prosektorium, gdzie zostanie wykonana sekcja zwłok. Chwilę później do Bredeng przybywają technicy kryminalni. Ustalenie, kim była ofiara, nie zajmuje dużo czasu.
W kieszeniach odnaleziono dwa telefony komórkowe i Viagrę. Mężczyzną okazał się 60-letni milioner z Enchueda. Niedawno sprzedał swoje udziały w firmie, którą prowadził, zarabiając na tym kolosalną sumę. Kolejne dni przepełnione są przesłuchaniami zarówno trzech podejrzanych osób, jak i świadków zdarzenia. Ustalenie, co mężczyzna robił w mieszkaniu i w jaki sposób wypadł z balkonu, staje się priorytetem. Nikt nie przypuszcza, że to śledztwo będzie początkiem jednego z największych skandali w Szwecji. 29-letnia Corinne, wynajmująca mieszkanie, w którym tuż przed śmiercią przebywał 60-latek, przyznała, że znała ofiarę od ponad 2 lat. Mężczyzna przedstawił się jej jako Kenneth. Kobieta czuła się przez niego wykorzystywana. Zmuszał ją do prostytucji. Za spotkania dostawała zapłatę. Kenneth często organizował spotkania z innymi mężczyznami. Corinne czuła się uwięziona. Starała się zerwać kontakt z 60-latkiem, jednak było to niemożliwe. Kilka dni temu zwierzyła się swojemu partnerowi. Opowiedziała o spotkaniach z Kennethem i przyznała, że organizował on spotkania z innymi mężczyznami. 39-letni partner kobiety zdecydował się wziąć sprawy w swoje ręce. Poprosił Corinne, by zwabiła Kennetha do swojego mieszkania. Pod pretekstem spotkania z niepełnoletnią, Corinne namówiła Kennetha, by przyjechał do Bredeng. Z SMS-ów pomiędzy nimi wynika, że mężczyzna, mimo iż jeszcze nie spotkał nowej dziewczyny, miał dla niej plany. W wiadomościach prosił Corinne, by zapytała, czy nowa zgodzi się być wiązana i czy można na nią sikać. Kenneth przybył do mieszkania około godziny 16. Zamiast chętnej nowej dziewczyny czekał na niego partner Corinne. Przez ponad 2 godziny Corinne, jej matka i partner przetrzymywali Kennetha w mieszkaniu. Z raportu, jaki śledczy otrzymali od lekarza medycyny sądowej, wynika, że 60-latek został brutalnie pobity przed upadkiem z balkonu. Ślady znalezione na jego ciele były porównywalne do tortur. Miał on m.in. pęknięty pęcherz i zmiażdżone jądra. Podczas przesłuchania partner Corinne zaznacza, że nie chciał zabić mężczyzny. Celem spotkania było uświadomienie mu, że ma skończyć z wykorzystywaniem młodych kobiet i przede wszystkim zostawić Corinne w spokoju. 39-latek zeznaje, że Kenneth sam wyskoczył z balkonu. Aresztowany nie przyznaje się do zabójstwa milionera. Corinne i jej mama twierdzą, że nie widziały, co stało się na balkonie. Siedząc na sofie, nie były w stanie zobaczyć, co działo się za drzwiami balkonowymi, w których żaluzje były opuszczone. Ich zeznania potwierdzają zdjęcia z mieszkania. Z zeznań świadków zdarzenia wynika, że na balkonie były 2 osoby. Nikt jednak nie jest w stanie powiedzieć, czy 39-latek wypchnął Kennetha, czy też nie. W grudniu 2009 roku Corinne, jej mama i partner stanęli przed sądem. 39-latek został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci, brutalne pobicie oraz bezprawne pozbawienie wolności Kennetha. Ostatni punkt zarzucono również Corinne i jej mamie. Sąd pierwszej instancji przychylił się do zarzutów prokuratury. Partner Corinne został skazany na 4 lata i 6 miesięcy więzienia. Obie kobiety otrzymały wyrok w zawieszeniu za bezprawne przetrzymywanie Kennetha. 39-latek odwołał się od wyroku. Sąd drugiej instancji uniewinnił go z zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci. Uznał bowiem, że nie udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że oskarżony wypchnął ofiarę przez balkon. Istniała możliwość, że brutalnie pobity Kenneth sam z niego wyskoczył.
Partner Corin został jednak skazany za brutalne pobicie oraz przetrzymywanie Kenneta. Kara, jaką otrzymał, to 2 lata pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie śmierci 60-letniego milionera dobiegło końca. Materiał zebrany przez grupę prowadzącą sprawę zawierał jednak pewne informacje, które nie mogły pozostać bez osobnego śledztwa. Okazało się bowiem, że Kenneth, odnoszący sukcesy milioner, był nie tylko przedsiębiorcą, ale i sutenerem organizującym seks spotkania z młodymi kobietami. Juna Strolle, śledczy z Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi, otrzymał karton materiału od prowadzących śledztwo Kenneta. Niechętnie zaczął przyglądać się sprawie, w której głównym podejrzanym jest zmarły 60-latek. Nie wiedział jednak, że właśnie rozpoczyna śledztwo, które wyjawi jeden z największych skandali w historii Szwecji. Jeden z telefonów należących do zmarłego milionera był na kartę, co oznacza, że nie był zarejestrowany. SMS-y w nim odnalezione wskazują na to, że Kenneth często spotykał się z młodymi kobietami. Był też pośrednikiem i organizatorem, czerpiąc tym samym zyski ze spotkań dziewczyn z innymi mężczyznami. W konwersacjach SMS-owych Kenneth odnosił się do dziewczyn z ogromną pogardą, nazywając je m.in. niewolnicami. Oczywistym stał się fakt, że policja trafiła na trop mężczyzn kupujących usługi seksualne. Mała dygresja. W 1999 roku Szwecja jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła ustawę zakazującą kupowanie usług seksualnych, ale nie ich sprzedaż. Ustawa była częścią projektu, który skupiał się na walce z przemocą wobec kobiet, prostytucją oraz dyskryminacją kobiet w miejscach pracy. To kupujący jest tym, który łamie prawo. Jako ciekawostkę powiem wam, że w 2018 roku wprowadzono nowe prawo, które dodatkowo ma chronić kobiety, a tym samym zniechęcić kupujących seks mężczyzn. Uaksamt Voldtekt, czyli gwałt przez zaniedbanie. Jako pierwszego skazano 68-letniego mieszkańca Sztokholmu. Dwukrotnie korzystał on z usług kobiety, która była ofiarą handlu ludźmi, co skomentował na stronie internetowej, ostrzegając kolejnych kupców. W opisie odcinka zostawię wam link do artykułu na ten temat. Wróćmy do sprawy. Jedna ze śledczych, Ingmarie, zaczęła przeglądać materiał dowodowy w sprawie grupy mężczyzn kupujących usługi seksualne. W telefonie Kenneta odnalazła kilkanaście numerów telefonów do młodych dziewczyn, z którymi utrzymywał on kontakty. Wiele z nich odmawia rozmowy z policją. Dziewczyny bardzo szybko odkładały słuchawkę. Ingmarie nie poddawała się jednak i po kilku tygodniach trafiła na 17-letnią Ulrikę. Dziewczyna zgodziła się na spotkanie. Ulrika miała zaledwie 14 lat, gdy pierwszy raz spotkała Kenneta. W internecie poznała dziewczynę, która przedstawiła ją mężczyźnie. Spotkali się w jednym z hoteli w Sztokholmie. Kenneth był miły i życzliwy. Dużo opowiadał o sobie. Zaproponował jej seks za pieniądze i mówił, że może na tym dobrze zarobić. Ulrika zgodziła się i przez kolejne lata spotkała się z nim około 30 razy. Dziewczyna zeznaje, że Kenneth umawiał ją z innymi mężczyznami, czasami było ich kilku naraz. Niemal za każdym razem miała jednak opaskę na oczach. W styczniu 2009 roku Kenneth poprosił ją, by przyjechała do mieszkania na Trollesundsvägen w Bandhagen. Było to jedno z 2 lokum, którymi dysponował milioner. Na miejscu poprosił ją, by się przebrała w strój stewardesy, który czekał na nią w łazience.
po założeniu opaski na oczy, do mieszkania wszedł jeszcze jeden mężczyzna. Bardzo szybko sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nieznajomy był wyjątkowo agresywny. Przytrzymywał jej ręce i nogi i uniemożliwiał wyswobodzenie się. W pewnym momencie usiadł na jej twarzy. Ulrika była przekonana, że ją udusi. Cały ciężar jego ciała spoczywał na jej głowie. Podczas 40 minut, w których przeżyła piekło, odnosił się do niej z ogromną pogardą. Poniżał obrażającymi słowami i ciągnął za włosy. Kenneth, który był obecny w mieszkaniu, nie zrobił nic, by jej pomóc. Ulrika przestała odpowiadać na kolejne telefony od Kennetha. Odmawiała jakiegokolwiek kontaktu z mężczyzną. Nigdy wcześniej nie była w takiej sytuacji, a zaufanie, jakie do niego miała, wygasło. Kenneth nie ustępuje jednak i prosi ją, by wypiła z nim kawę. W końcu udaje mu się ją namówić. Podczas spotkania milioner przyznaje, że nie miał pojęcia, że dojdzie do takiej sytuacji. Tłumaczy, że zerwał wszelkie kontakty z człowiekiem, który mało nie udusił Ulriki. Bał się zareagować, bo facet ma kontakty. Ponoć jest wysoko postawioną osobą w policji. Ing-Marie, śledcza przesłuchująca Ulrikę, z dystansem podeszła do informacji. Dziewczyna nie widziała gwałciciela, a informacja o tym, że miałby on być wysoko postawionym policjantem, zdawała się nadzwyczaj niewiarygodna. Podczas dalszej rozmowy Ulrika starała się przypomnieć, skąd Kenneth miał taką wiedzę. Bezskutecznie. Kilka dni później dziewczyna skontaktowała się ze śledczymi. Przypomniała sobie, że Kenneth wspomniał, że zdjęcie mężczyzny, z którym spotkała się w mieszkaniu Bandhagen, było na środkowej stronie w jednej z gazet codziennych Dagens Industri. Ing-Marie zdecydowała się sprawdzić ten trop. Powodem był fakt, że owa gazeta to dziennik finansowy, w którym nieczęsto pojawiają się policjanci. Po przeglądnięciu wielu egzemplarzy Dagens Industri, Ing-Marie trafia na duży artykuł o komendancie policji wojewódzkiej z Uppsali. Göran Lindberg urodził się 25 kwietnia 1946 roku w Uppsali. Pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec był oficerem w wojsku, a później rektorem w szkole w Farsta. Mama zajmowała się domem. Lindberg początkowo poszedł w ślady ojca i wstąpił do wojska. Zyskał stopień oficera, jednak zmienił ścieżkę zawodową. W wieku 26 lat ukończył studia prawnicze, jednocześnie pracując jako policjant. Rok później rozpoczął dalszą naukę na stanowisko szefa policji i w roku 1982 został zastępcą komendanta policji w Huddinge. Powoli zaczął dostrzegać problem, z jakim zmagały się wszelkie zdominowane przez mężczyzn miejsca pracy, a mianowicie brak równouprawnienia. Od roku 1989 był rektorem w Wyższej Szkole Policyjnej w Uppsali. Tam również 8 lat później został komendantem wojewódzkiej policji. Lindberg zaczął aktywnie angażować się w sprawy równouprawnienia. Jego częste wystąpienia i otwarta rozmowa o dyskryminacji kobiet w miejscach pracy sprawiły, że zyskał rozgłos. Złośliwie ktoś nadał mu przydomek Captain Klenning, czyli kapitan sukienka. On jednak nosił go z ogromną dumą. Bardzo często podróżował po kraju, prowadząc wykłady na temat równouprawnienia i roli kobiet nie tylko w policji, ale i na wyższych stanowiskach w branżach zdominowanych przez mężczyzn. Na wykładach wspominał również o dyskryminacji kobiet w różnych aspektach życia. Przykładowo na banknotach o wysokich nominałach byli tylko mężczyźni, kobiety zaś na tych niższej wartości.
Ścieżki rowerowe miały tylko męskie rowery na rysunkach. Podobnie jak światła przy przejściu dla pieszych. Tylko mężczyzn. W 2002 roku Lindberg otrzymał nagrodę od gminy Uppsala zatytułowaną Mężczyzna Przyszłości za zaangażowanie w walce z równouprawnieniem kobiet. Występując w mundurze policyjnym budził respekt wśród słuchaczy. Za wykłady zarabiał spore kwoty, które trafiały do jego kieszeni, mimo że częste podróże odbywały się również w czasie jego pracy. Dzięki jego walce o prawa kobiet wzrosła liczba kobiet zarówno na stanowiskach komendantów, jak i w całej policji. Göran pozostał na stanowisku komendanta policji w Uppsali do roku 2006. Później pozostał w policji, gdzie skupiał się na pracy w zakresie etyki zawodowej, zatrzymując tym samym biuro oraz samochód służbowy. Nadal kontynuował swoje wykłady w całym kraju. W 2009 roku przeszedł na przedwczesną emeryturę. Lindberg posiada również gospodarstwo w Vimmerby, gdzie często udaje się z rodziną. Ing-Marie, przyglądająca się zdjęciu Görana Lindberga na środkowej stronie gazety Dagens Industri, nie może uwierzyć własnym oczom. Zabiera dziennik i udaje się do swojego przełożonego, Jonasa Trolle. Jonas sceptycznie przygląda się artykułowi. Czy możliwe, że były komendant walczący o prawa kobiet równocześnie płaci za seks młodym dziewczynom? Czy to ten sam człowiek, który mało nie udusił Ulriki podczas 40-minutowego koszmaru? Ta informacja musiała z oczywistych względów pozostać w małym gronie do czasu weryfikacji. Takie oskarżenie mogłoby zniszczyć dobre imię Görana, jeśli okazałoby się nieprawdziwe. Policja Bezpieczeństwa SEPO zostaje zaangażowana w sprawę. Jest listopad 2009 roku. Śledczy zorganizowali niewielką grupę, która miała zweryfikować dotychczasowe informacje. Pierwszym działaniem było sprawdzenie list połączeń telefonu zmarłego Kenneta. Nadzieją śledczych jest odnalezienie niezarejestrowanego numeru na kartę, który może należeć do byłego komendanta. Najbardziej interesującym jest okres w okolicach stycznia 2009 roku, gdy doszło do gwałtu na Ulrice. Ku zdziwieniu śledczych, wśród numerów kontaktujących się z Kennetem są dwa należące do policji. Po sprawdzeniu okazało się, że jedno z połączeń zostało wykonane z posterunku policji w Westberia. W pokoju obok, zaledwie godzinę wcześniej, Göran Lindberg prowadził jeden ze swoich wykładów o roli kobiet w policji. Czy możliwe jest, że użył telefonu na posterunku, by skontaktować się z sutenerem? Czy jest to może całkowity przypadek? Pracująca nad sprawą policjantka dzwoni kolejno na numery telefonów z listy kontaktów. Głos wiadomości na poczcie głosowej jednego z nich bardzo przypomina Görana. Mężczyzna przedstawia się jako Peter, prosząc, by zostawić wiadomość po sygnale. Niezarejestrowany numer telefonu, który najprawdopodobniej należy do Lindberg, zostaje przedstawiony prokuratorowi. Śledczy uzyskują od niego zezwolenie, by namierzyć zarówno ten, jak i prywatny telefon podejrzanego. Bardzo szybko okazało się, że oba telefony niemal cały czas logują się z tych samych lokalizacji. Göran Lindberg musi być właścicielem numeru, z którego często kontaktował się z Kennetem. Ustalono również, że były komendant dzwonił do sutenera przed 8 stycznia, gdy doszło do gwałtu na Ulrice. Jest grudzień 2009 roku. Lindberg przechodzi na wcześniejszą emeryturę, jednak nadal dysponuje swoim biurem, samochodem służbowym i telefonem. Śledczy umawiają się na spotkanie z sędzią.
bez przeszkód otrzymują zezwolenie na podsłuch obu telefonów. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Z prowadzonych przez niego rozmów wynika, że umówił się z dwoma kobietami w hotelu Rika w centrum Sztokholmu. Mało tego, planuje, by dwóch innych mężczyzn do nich dołączyło, oczywiście za opłatą. To oznacza, że już podczas pierwszych tygodni podsłuchu Göran Lindberg planuje złamać prawo nie tylko poprzez zakup usług seksualnych, ale i sutenerstwo. Jest 22 grudnia 2009 roku. Śledczy zaczynają obserwację podejrzanego. Göran Lindberg udaje się z domu do swojego biura w szkole policyjnej, skąd po kilku minutach wychodzi z czarną torbą. Następnie jedzie bezpośrednio do hotelu Rika. Obserwujący go policjanci po cywilnemu widzą, że kilka minut po wejściu do hotelu opuszcza go ponownie. Chwilę później wita się z kobietą. Okazała się nią Corin. Ta sama, z której balkonu kilka miesięcy wcześniej wypadł milioner Kenneth. Spotkanie w hotelu nie przebiega jednak według planu. Mężczyźni, którym Göran zaproponował seks grupowy, nie pojawili się. W hotelu jest tylko podejrzany i dwie kobiety. Śledczy stają przed trudną decyzją. Zatrzymanie podejrzanego doprowadzi do skandalu, ale kara za przestępstwo, którego za chwilę się dopuści, jest niska. W tamtym czasie dostałby prawdopodobnie karę grzywny za zakup usług seksualnych. Udowodnienie, że to on dopuścił się gwałtu na orlicę, może być trudne. Dlatego zapada decyzja, by nie interweniować. Interimistisk passivitet to w dosłownym tłumaczeniu bierność przejściowa. To jedna ze stosowanych metod pracy policji w Szwecji. Polega to na tym, że policja zwleka z interwencją przeciwko osobie, która popełniła lub popełni przestępstwo, gdy istnieje możliwość dochodzenia poważniejszego przestępstwa dzięki owej zwłoce. Śledczy co jakiś czas kontrolują dochodzące z pokoju hotelowego głosy, by upewnić się, że kobiety nie znajdują się w niebezpieczeństwie. Po spotkaniu Göran Lindberg udaje się do swojego biura, gdzie zostawia czarną torbę, następnie wraca do domu, gdzie czeka na niego jego kobieta. Jest 24 grudnia 2009 roku. Z podsłuchów, rozmów i obserwacji byłego komendanta wynika, że dzień ten ma spędzić ze swoją rodziną. Zdecydowano się wykorzystać ten czas, by w dyskretny sposób przeprowadzić przeszukanie biura, w którym Göran przetrzymuje tajemniczą torbę. Trzypokojowe biuro podejrzanego, znajdujące się w szkole policyjnej, jest w opłakanym stanie. Kartony i papiery poniewierają się gdzie popadnie. Wiele dokumentów dotyczy jego prywatnej firmy i gospodarstwa. Na biurku, które pokryte jest ogromną ilością kurzu, śledczy znajdują żółte karteczki z numerami telefonów do prostytutek. Ostatnią rzeczą, którą przeszukali śledczy, była wspomniana wcześniej torba. Po jej otwarciu ich oczom ukazały się przedmioty, które Jonas Trolle w swojej książce opisał jako narzędzia tortur. Gadżety erotyczne, które zostają sfotografowane, to m.in. ubranie stewardesy, kajdanki, pasy skórzane, knebel i ogromne dildo. Jonas we wspomnianej wcześniej książce opisuje, że samo patrzenie na ogromny przedmiot sprawia ból. W torbie były również tabletki dzień po i Viagra. Śledczy kontynuują podsłuch byłego komendanta. Przez internet zdobywa on kontakt do Julii. Wymieniają się numerami telefonów. Dziewczyna przedstawia się jako 18-latka, jednak śledczy ustalają, że ma zaledwie 14 lat. W świetle prawa jest postrzegana jako dziecko. Julia pochodzi z województwa Dolna. Mieszka wraz z rodzicami w niewielkim miasteczku.
Jedna z rozmów Jorana z Julią doprowadza podsłuchującą policjantkę do łez. Sposób, w jaki zwraca się do dziewczyny, jest bezwzględny, obrzydliwy i pełen pogardy. Podejrzany mówi, w jaki sposób doprowadzi dziewczynę do cierpienia. Opisuje akty seksualne, których dopuści się przy ich spotkaniu. Jasnym staje się również fakt, że w trakcie trwania rozmowy onanizuje się. Po pewnym czasie zaczyna namawiać Julię do spotkania. Wtedy jest z pewnością świadomy wieku dziewczyny, której głos i sposób mówienia świadczą o tym, że nadal jest dzieckiem. Mało tego, sam zadaje jej pytania, z których odpowiedzi można wywnioskować, że jest niepełnoletnia. Równocześnie z namowami utrzymuje kontakt z innym mężczyzną, z którym planuje wykorzystać dziewczynkę. W ich rozmowach wychodzi na jaw, że mają w zamiarze związać Julię wbrew jej woli. Lindbergh opisał ją jako seks-lalkę, z którą mogą zrobić, co tylko zechcą. Śledczy nie mogą dopuścić do spotkania. Chcą jednak, by Lindbergh poczynił kroki, które niezbicie udowodnią jego zamiary wobec Julii. Działania śledcze są zatem kontynuowane, a sam podejrzany nie jest spuszczany z oka. Jest 12 stycznia 2010 roku. Joran Lindbergh wczesnym rankiem wsiada w swój samochód i zmierza na południe. 6 policjantów podąża za nim. Lokalizacja telefonu wskazuje, że po krótkiej wizycie w szkole policyjnej, gdzie nadal ma swoje biuro, Lindbergh kieruje się na południe Sztokholmu. Z podsłuchu wynika, że umawia się na spotkanie z 2 kobietami w małej miejscowości niedaleko Örebro. Udaje się ustalić, że obie są pełnoletnie. Śledzenie mężczyzny nie jest łatwe. Wielokrotnie przekracza on prędkość nawet o 80 km. W centrum Örebro wybiera pieniądze z bankomatu i dzwoni ze swojego służbowego telefonu do centrali miejscowej policji. Prosi operatora o wskazanie drogi do miejscowości, do której zmierza. Zamiast pomocy dostaje reprymendę. Numer używany jest bowiem tylko w ważnych sprawach. Śledczy są zszokowani. Joran, który zamierza popełnić przestępstwo, zostawia za sobą tak oczywiste ślady. Mało tego, pod sam dom jednej z kobiet podjeżdża swoim prywatnym samochodem, którego numer rejestracyjny może zdradzić jego tożsamość. Jego pewność siebie wprawia obserwujących go policjantów w osłupienie. Po raz kolejny policjanci obserwują przestępstwo, lecz nie interweniują. Jak się później okaże, mogło to mieć ogromne konsekwencje. Tydzień później podejrzany planuje wyjazd do swojego gospodarstwa w Vimmerby. Z podsłuchu wynika, że po drodze planuje kolejne spotkanie w celu odbycia stosunku seksualnego za pieniądze, tym razem w Nyköping. Zdecydowano się go śledzić. Tuż przed spotkaniem kobieta odwołuje je, tłumacząc, że coś jej wypadło. Zirytowany Lindbergh próbuje poprzez telefikiet umówić się z kolejną kobietą. Przy trzecim podejściu udało mu się zorganizować spotkanie, którego celem jest zakup usług seksualnych. Wszystkie rozmowy prowadzi podczas jazdy. Wielokrotnie zwalnia, blokując tym samym ruch na autostradzie, czym zdaje się w ogóle nie przejmować. Jest 25 stycznia 2010 roku. Joran potwierdza w SMS-ach z Julią, że dziś spotkają się w Falun. Około godziny 5:30 Lindbergh po odebraniu czarnej torby z biura rusza w drogę do Falun. Przed nim jest niemal 250 km. Śledczy nie spuszczają go z pola widzenia. Po dotarciu na miejsce i wybraniu hotelu, do którego zaprosi Julię, udaje się do apteki. Po jej opuszczeniu wyrzuca coś do śmietnika.
Śledząca go policjantka informuje resztę grupy, że było to puste opakowanie po wiagrze. Od samego rana Julia jest pod stałą obserwacją policji. Rankiem udaje się do szkoły. Obserwujący ją policjant czeka w zaparkowanym niedaleko samochodzie. W pewnym momencie w szybę puka dwóch policjantów w uniformach. Jedna z nauczycielek zawiadomiła policję o podejrzanym pedofilu, który cały czas siedzi w samochodzie przed szkołą i przygląda się dzieciom. Po pokazaniu swojej legitymacji śledczy wyjaśnił, że jest tutaj ze względu na pracę. Funkcjonariusze pożegnali się i odjechali. Julia kontaktuje się z Joranem i informuje, że nie pojawi się w Falun. Dziewczyna zwyczajnie boi się spotkania z mężczyzną, który zdawał się nie mieć zahamowań. Lindberry wpada w złość i zaczyna dzwonić do innych kobiet. Z każdą rozmową jego agresja narasta. Mimo to udaje się mu umówić z kobietą w Göteborg. Podsłuchujący go policjanci kontaktują się z prokuratorem, który decyduje o zatrzymaniu podejrzanego. Irytacja śledzonego przez policję mężczyzny jest ogromna, a ryzyko, że dopuści się gwałtu lub pobicia, jest zbyt duże. Joran zmierza w kierunku Göteborg. Zatrzymuje się jednak na stacji benzynowej, by zatankować. Gdy podejrzany jest w drodze do swojego samochodu, policjanci podchodzą do niego i łapią pod ramiona. Zatrzymanie przebiega bez większych problemów. Joran zdaje się zrozumieć, że to jest koniec. Podejrzany zostaje przewieziony na komisariat policji w Falun, gdzie śledczy chcą przeprowadzić pierwsze przesłuchanie. Zaskoczenie policjantów pracujących na komisariacie jest ogromne. Joran Lindberry, znany w całym kraju, były komendant, prowadzony jest do aresztu w kajdankach. Wielu z nich wielokrotnie pyta, czy nie doszło do jakiejś pomyłki. O godzinie 12:40 rozpoczyna się pierwsze przesłuchanie. Śledczy przedstawiają podejrzanemu dwa zarzuty. Gwałt na 17-letniej Urlice, do którego doszło 8 stycznia 2009 roku w mieszkaniu przy Trollesundsvägen w Bandhagen. Drugi zarzut to przygotowanie do brutalnego gwałtu na dziecku. Joran nie przyznaje się do winy. Spokojnym, nieporuszonym tonem opowiada, że owszem, kupował usługi seksualne, ale nigdy nie dopuścił się gwałtu. Co do wieku Julii, z którą planował spotkanie, stwierdza, że był przekonany, że miała 19 lat. Zaznacza, że mieli się spotkać, ale jedynie na kawę. Jeszcze tego samego dnia Joran Lindberg zostaje przewieziony do aresztu w Sztokholmie. Śledczy otrzymują zezwolenie na przeszukanie jego biura, domu, samochodu oraz gospodarstwa w Vimmerby. Te działania otrzymują priorytet, gdyż zabezpieczenie wszelkich dowodów jest teraz najważniejsze. Podczas przeszukania odnaleziono czarną torbę zawierającą różnego rodzaju przedmioty erotyczne. Na prywatnym komputerze Jorana było ponad 30 tysięcy zdjęć pornograficznych, z czego spora część to zdjęcia przedstawiające związane, wręcz torturowane kobiety. W mediach rozpętała się prawdziwa burza. Kapitan Sukienka, walczący o prawa kobiet i ich równouprawnienie, jednocześnie wykorzystywał ich słabą pozycję. Nagłówki mówiące o jego przestępstwach i wywiady z ofiarami pojawiały się niemal codziennie. Wraz z aresztowaniem na policję zgłaszały się kolejne kobiety i świadkowie. Śledczy wraz z prokuraturą przygotowywali się do rozprawy. Po zatrzymaniu byłego komendanta pobrano od niego próbkę DNA. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że w 2007 roku zabezpieczono materiał biologiczny napastnika o identycznym kodzie DNA. Sprawa dotyczyła gwałtu na 17-letniej dziewczynie imieniem Nura.
Śledztwo w tej sprawie zostaje ponownie otwarte, a Nura ponownie przesłuchana. Bez wahania wskazała Jorana jako sprawcę. Podczas konfrontacji Lindberry przyznał, że spotkał się z Nurą, jednak seks był za obopólną zgodą. Według niego nie doszło do gwałtu. Wiele dziewczyn, które spotykały się z podejrzanym, czuły, że nie mają prawa odmówić. Wielu z nich obiecywał pomoc, zarówno finansową, jak i w życiu prywatnym. Śledczy dotarli do dziewczyny, która spotykała się z nim od 5 lat. Początkowo byli sami, ale z czasem zapraszał on innych do seksu grupowego. Spotkania te reżyserował sam i inkasował za nie pieniądze. Zdarzało się również, że zabierał ją w różne podróże, gdzie czekała na niego w hotelu, podczas gdy on pracował. Według śledczych były to wykłady o równouprawnieniu kobiet. Lindberry nigdy nie używał prezerwatywy. Miał ze sobą tabletki dzień po. Mimo to dziewczyna zaszła w ciążę. Podejrzany początkowo unikał z nią kontaktu, aż w końcu zmusił ją do aborcji. Kolejna z dziewczyn zeznała, że Lindberry zabrał ją i jeszcze jedną dziewczynę do hotelu w Linköping. Spędzili tam kilka dni. Lindberry powiedział dziewczynom, że jego firma komputerowa ma wykłady, w których musi uczestniczyć. Po pracy wracał do dziewczyn do hotelowego pokoju. W rzeczywistości były to wykłady o równouprawnieniu kobiet i walce o ich prawa. Dwie dziewczyny z Örebro, gdzie podczas obserwacji udał się aresztowany, również zostały przesłuchane. Okazało się, że podczas gdy mieszkanie obserwowane było przez 6 policjantów ze Sztokholmu, Lindberry mało nie zabił jednej z dziewczyn. Kilkakrotnie dusił ją swoimi rękoma, nie zważając na to, że ta traci przytomność. Można przypuszczać, że szybka reakcja drugiej dziewczyny uratowała jej życie. Göran Lindberry często używał swojego służbowego samochodu, którym jeździł na spotkania z dziewczynami. Wielokrotnie uprawiał w nim seks. Dowiedziono, że w jednym ze służbowych aut dopuścił się gwałtu na 17-letniej Nurze. Przy zgłoszeniu dziewczyna podała numer rejestracyjny. Okazało się jednak, że jedna z liter się nie zgadzała. Prokuratura nie ma łatwego zadania. Akt oskarżenia wobec przebywającego w areszcie Lindberry rośnie z każdym dniem. Przesłuchania z nim są kontynuowane. Göran nie ma problemu z przyznaniem, że płacił kobietom za seks. Nie przyznaje się jednak do gwałtów, pobić czy sutenerstwa, twierdząc, że każda kobieta zgadzała się na to, co robił. Wiele z nich, według aresztowanego, chciało spróbować niekonwencjonalnego seksu. Sąd pierwszej instancji skazał Jorana Lindberry za brutalny gwałt, 2 gwałty, pobicie, 3 przypadki sutenerstwa oraz 28 przypadków zakupu usług seksualnych. Wyrok, jaki otrzymał, to 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd uniewinnił byłego komendanta z próby gwałtu dziecka, jakim była 14-letnia Julia. Według sądu oskarżony nie wiedział, że dziewczyna nie jest pełnoletnia. Nie zostało również udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że planował skrzywdzić dziewczynkę. Prokuratura nie była zadowolona z wyroku i złożyła odwołanie. Sąd drugiej instancji uniewinnił skazanego w jednym z punktów oskarżenia i zmienił karę na 6 lat pozbawienia wolności. Według sądu nie ma wystarczających dowodów na to, że Nura została zgwałcona podczas pierwszego spotkania z Göranem. Lindberry miał również zapłacić 170 tysięcy koron ofiarom oraz 350 tysięcy za część kosztów procesu.
Historia byłego komendanta policji w Uppsali wstrząsnęła Szwecją i na długo zapisała się w pamięci społeczności. Znany i szanowany za swoją pracę, ale przede wszystkim za walkę o równouprawnienie kobiet, Lindbergh w rzeczywistości okazał się ich oprawcą. Wykłady, które prowadził, były opłacalną pracą dodatkową. Z faktur znalezionych w jego biurze wynika, że za jedno spotkanie inkasował 30 tysięcy koron. W marcu 2010 roku miał wystąpić na obchodach stulecia Międzynarodowego Dnia Kobiet w Göteborg. Z oczywistych względów nie pojawił się na uroczystości. Podczas śledztwa policjanci dotarli również do trzech mężczyzn, którzy mieli stały kontakt z byłym komendantem. Ten z kolei umawiał ich na spotkania, często grupowe, za które pobierał opłaty. Dwóch zostało skazanych na karę grzywny, wobec trzeciego prokuratura nie zdecydowała się wnieść oskarżenia. Historia Nury, od której zaczęłam dzisiejszy odcinek, jest świetnie opisana w dokumencie radiowym Pietrie den Fastspenderflicken. Daniel Velasco pozwala jej opowiedzieć o swoim życiu. Nura pochodziła z zamożnej rodziny. Mieszkali w pięknym domu w atrakcyjnej okolicy. Mając 13 lat, zaczęła się samookaleczać. Rany na jej ciele początkowo były niezauważalne. Jednak autodestrukcja przerodziła się również w anoreksję. Szkoła skontaktowała się z pomocą społeczną, która podjęła decyzję o umieszczeniu dziewczynki w rodzinie zastępczej. Ta decyzja wpłynęła pozytywnie na Nurę. Jej stan poprawił się, co sprawiło, że pomoc społeczna zdecydowała o jej powrocie do domu. Dziewczynka starała się temu zapobiec. Przyznała, że ojciec znęca się zarówno psychicznie, jak i fizycznie nad nią i nad jej matką. Ta ostatnia nie potwierdziła jednak, że ta informacja jest prawdziwa. Po powrocie do domu problemy dziewczynki zaczęły się na nowo. Zaczęła uciekać z domu i zażywać leki skradzione swoim dziadkom. W internecie poznała mężczyznę, od którego miała zakupić narkotyki. Podczas spotkania zgwałcił ją. Mimo zgłoszenia na policję nie udało się odnaleźć sprawcy. Nura została umieszczona w ośrodku, gdzie zamiast poprawy sprawiała kolejne problemy. Jak sama opowiada, bała się, że poprawa jej zachowania sprawi, że będzie musiała wrócić do domu. Konsekwencją jej zachowania było odebranie praw rodzicom i umieszczenie Nury w różnych ośrodkach. Gdy trafiła do ośrodka w Täby, jej matka była rozwiedziona. Nura za wszelką cenę chciała do niej wrócić, jednak odzyskanie opieki nie było łatwe. Obietnica powrotu do matki była dla niej warta więcej niż cokolwiek innego, co zostało wykorzystane przez człowieka, który po gwałcie zakładał mundur policjanta. Każda z dziewczyn, młodych dziewczyn, wykorzystywanych przez Jorana, miała swoje powody, by zgodzić się na spotkanie. W większości przypadków chodziło o pieniądze, ale i również o ukaranie samych siebie. Żadna z nich jednak nie przypuszczała, że mężczyzna wykorzysta je w sposób najbardziej brutalny. Żadna z nich z pewnością nie zgodziłaby się na to. Göran Lindbergh, były komendant policji w Uppsali, opuścił więzienie 25 stycznia 2014 roku po odsiedzeniu 2/3 wyroku. Chciałabym Wam podziękować za wsparcie, jakiego mi udzielacie. Wasze wiadomości i komentarze motywują mnie do tworzenia kolejnych odcinków. Faktem jest, że nie mam odpowiednich środków na promocję podcastu, a stworzenie odcinka zajmuje sporo czasu, co przyczynia się do słabych wyników. To sprawia, że jestem totalnie zdana na Waszą chęć wsparcia. Specjalne podziękowania ślę do Alicji i Cezarego, którzy jako formę pomocy wybrali PayPal.
Dziękuję również moim patronom, którymi są Magdalena, Joanna, Paweł, Emcio, Małgorzata, Marcin, Michał, Paulina, Miłosz, Rafał, Adrianna, Maria, Łukasz, Sebastian, Ewa, Kamil, Wanda, Aleksandra, Iwona, Ciawes, Maciek, Justyna, Monika, Maja, Rings of Saturn, Marysia, Agnieszka, Katarzyna, Natalia, Sebastian oraz Jakub. Do usłyszenia.